Dobry wieczór, moi drodzy, w poniedziałek, pourlopowy. Takie rzeczy się dzieją, że nadal jestem chory troszkę. To znaczy mam kaszel i dlatego nie nagrywałem przez ostatni weekend w sumie nic, bo co chwilę kaszlałem. Wczoraj próbowałem nagrywać, ale co chwilę musiałem przerywać, bo mnie łapały ataki strasznie duszącego kaszlu i niestety nic się nie dało zrobić. Ja wiem, że ja wam czasem pokasuję, ziewam i robię różne inne rzeczy, ale to jest w takich odstępach czasu, że jest to do zniesienia. Ja bym wam tak kaszlał, jak to mówią ślądzący hyrlał wczoraj, to niestety... Pewnie z wielu z was by wyłączyło film po 30 sekundach, albo co bardziej wytrwali po minucie. Dzisiaj też będę pokasował, być może jak mnie znowu znajdzie atak kaszlu, to znowu zrobię przerwę. I tak będę próbował, no do strony śmierci, w końcu coś nagram. Słuchajcie, taki odcinek krótki, w sumie podchodzący na podgotowanie żaby, a mianowicie o tym, że wczoraj, a mianowicie 13 listopada Anno Domini 2016 roku była równa rocznica zamachów w Paryżu z roku 2015. Tak. I przyznam szczerze, że aż nawet sam dzisiaj królika dopytywałem, czy mi coś umkło, czy faktycznie jakoś tak w mediach niespecjalnie o tym było. W angielskiej telewizji oczywiście była to informacja niby na pierwszym miejscu, ale bardzo krótka i lakoniczna. Wspominająca o tym, że no miały miejsce i coś, ilu osób zginęło i tak dalej, i że w sumie to... W mediach takich internetowych to raczej specjalnie też nie było. No wzmianki. Wzmianki dlaczego jest to dla mnie dziwne? Poza tym, no dobrze, no może już przywykamy pomału, tak, do zamachów, bo to też o to chodzi, żeby te się działy na tyle regularnie i spektakularnie, żebyśmy przywykali i przywykli do tego stopnia, żeby już tak nie zwracać uwagi i nie rozpaczać, nie? O World Trade Center się siłą rzeczy do dzisiaj mówi, a już te zamachy w Paryżu, tak, czy tam wcześniejsze, parę miesięcy wcześniej też w Paryżu zamachy na redakcję tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo też. Jakoś tak specjalnie, nie? No bo już tak chyba nam trochę to tak spowszedniały te zamachy. Potem jeszcze była jakaś tam Marsylia, coś tam gdzieś, tam Belgia się wydarzyło, nie? I tak nam powszednieje i czy czasem nie o to chodzi, żeby nam powszedniało? Albo nawet jeżeli nie chodzi o to, żeby nam powszedniało, no to się jednak siłą rzeczy społeczeństwu to powszednieje. Staje się to dla nas takie normalne. Wiecie, no, rok temu po tych zamachach, gdzie w jednym z tych klubów muzycznych Bataclan, w tym teatrze właściwie muzycznym, ci zamachowcy, którzy tam wkroczyli i strzelali na oślep do ludzi, przetrzymywali ich kilka godzin mordując, jak się teraz od niedawna okazuje, że podobno w bardzo bestialski sposób. Nie będę przytaczał szczegółów, bo dzieci mogą nas oglądać, ale w bardzo bestialski sposób i o tym media nie wspominały, bo mowa o strzelaninie. Zginęło tam chyba 130 osób? Jakoś tak. Coś około tej liczby. I to jest dużo, prawda? 130 osób w jednym miejscu zastrzelonych przez kilku zamachowców. Politycy, pamiętam, wtedy się wypowiadali, że to był zamach na całą ludzkość, że największa tragedia i największy zamach terrorystyczny we Francji po II wojnie światowej i tak dalej, i tak dalej. No i tak to wielka była akcja, że w równą rocznicę, pierwszą w dodatku, jakoś tak przebiegło, nie wiem jak we Francji, bo nie oglądam francuskiej telewizji, ale w brytyjskiej telewizji jakoś tak bez specjalnego entuzjazmu, bez specjalnych wodotrysków, nic. To mnie zastanawia. Bo tak jak mówię, jeszcze kilka lat temu, jak działy się jakiekolwiek zamachy, nawet te londyńskie w 2007 były, tak? W 2007 roku były w Londynie zamachy. No to bardzo dużym echem się to odbiło i było głośno i tak dalej. A no to w sumie dzisiaj to ucichło wszystko jakoś tak. Cichosza, jak po pogrzebie organisty, no. Pomyślmy o tym. Przy okazji wspominam o tym, bo dorwaliśmy z królikiem materiał, którego link znajdziecie pod filmikiem. Materiał jest ciekawy. Materiał jest przetłumaczeniem listu kobiety, inżyniera, która niemieckiego, który brała udział w budowie od 2007 roku do teraz trwa podobno. To wszystko mówię podobno. Materiał jest dla mnie... Zaraz powiem, jaki jest dla mnie materiał. Materiał opisuje plany bliżej nieokreślonej grupy ludzi za pomocą rządu niemieckiego, które mają doprowadzić do tego, że buduje się pod dużymi miastami w Niemczech już od dobrych 10 lat podziemne miasta. Bunkry o takiej przepustowości, że ma się tam zmieścić od kilkudziesięciu do kilkuset nawet tysięcy ludzi. Z pełnym wyposażeniem, z własnym zasilaniem, z własnymi ujęciami wody, ze wszystkim. I pani, która jako jeden z głównych inżynierów tego projektu brała udział w tym wszystkim, postanowiła na krótko przed swoją śmiercią to wszystko opisać i wysłała ten list do jednego z youtuberów,
który zajmuje się taką tematyką. Notabene temu youtuberowi chyba nawet kanał zamknięto. Opis tego wszystkiego jest, nie będę wam teraz streszczał, opis tego wszystkiego jest wstrząsający, ale na tyle pięknie się pokrywa z procesem, który się właśnie dzieje, że można go uznać za prawdę. Przy czym próbowaliśmy z Królikiem znaleźć na dwa baty, jak to, jak my to mówimy, czyli na dwa komputery, jakiekolwiek informacje dodatkowe w internecie o tej pani, używając jej imienia, nazwiska podanego w podpisie listu i no, nie znaleźliśmy za wiele. Więc tutaj już jest pierwsza wątpliwość. Przeczytajcie cały tekst sami i jest długi, ale warto go przeczytać. No i sami zobaczycie. No, z jednej strony pięknie się to pokrywa z tym z procesem, który się właśnie od roku dzieje, czyli z oswajaniem nas z coraz większą grupą tych tak zwanych uchodźców i imigrantów, którzy są tu w tym tekście właśnie opisani jako, może inaczej, zostali opisani z profilu psychologicznego, z klucza psychologicznego, dzięki któremu zostali wybierani do tego, żeby być wypchnięci do Europy. Czyli mają nie być za wysoko wykształceni, mają nie być zbyt wysokiego ilorazu inteligencji, mają przejawiać tendencje do agresji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To by nawet pasowało do tych hord dziczających i szalejących po ulicach, między innymi niemieckich miast w tej chwili. Koniec listu jest, tej pani jest informacją o tym, jakie są planowane przez kanclerz Angelę Merkel jako głównego dyktatora, wykonawcy całego projektu zniszczenia Niemiec i w zasadzie częściowo Europy. Jakie są plany do 2030 roku? Między innymi ma to być tak zwana trzecia wojna światowa, która ma doprowadzić do depopulacji Niemców biologicznych jako takich kompletnie, zastąpić ich nową formą Niemców, czyli tych Niemców spłodzonych już z uchodźców. Stąd też między innymi takie, tam było to określone, że te wypadki kolońskie z zeszłego Sylwestra to była taka generalna próba społeczna, jak społeczeństwo zareaguje na takie zachowania przyjezdnych. Między innymi chodziło też o wywołanie agresji u samych Niemców, żeby sprowokować ich do jakiejś czynnej reakcji, która z kolei mogłaby być uzasadnieniem do tego, żeby ich pacyfikować przez służby specjalne i wojsko. Tak to jest opisane w owym liście. Generalnie to wszystko by się ładnie, tu pięknie puzzle by się poukładały, nie? No tak jak mówię, jest to sam koniec listu, właśnie ten opis niby trzeciej wojny, że będzie zbombardowany Nowy Jork do tego stopnia, że pyły nuklearne zasłonią na 3 dni słońce i będą 3 dni ciemności. Nie przypomina wam to czegoś? 3 dni ciemności? Apokalipsa 2012, nie? Koniec świata tak zwany, który miał nastąpić, też miały być 3 dni ciemności. Tu się nagle przesunęło wszystko o 17 czy 18 lat, jeszcze nam się wydłużyło. No wiecie, na te końce świata to następują z taką regularnością ostatnio co półtorej roku czy co dwa. Ja to już w swoim życiu przeżyłem tyle końców świata, że w tym dwa globalne. No nie wiem, nie wiem. Wiecie, że ja jestem zwolennikiem faktów spiskowych i tak dalej, ale do pewnych rzeczy może nie tyle podchodzę sceptycznie, bo ten cały tekst ma w moich oczach bardzo duże merytoryczne uzasadnienia. Wszystko, co jest tam opisywane, w zasadzie pięknie pasuje do teorii, którą forsowałem rok temu, a mianowicie o zaplanowanej inwazji, która ma na celu zniszczenie, w cudzysłowie, nie fizyczne, nawet można fizyczne też, ale zniszczenie Europy, jaka dotychczas istniała. Nie? Czyli sprowadzenie tutaj na uchodźców, którzy z biegiem lat będą się po prostu rozmnażać z miejscowymi kobietami i doprowadzą do takiej mieszanki rasowej, która spowoduje, że za 50 czy 60 lat biały Europejczyk będzie kompletną rzadkością. A dominować będą Europejczycy nieeuropejskiego pochodzenia. No i to ma sens. Część innych rzeczy, po co takie miasta są budowane, dla kogo, co to ma na celu. Podobno to generuje tak ogromne ilości pieniędzy, że tam między innymi, że pod przykrywką, że ponieważ projekty generują tak ogromne ilości pieniędzy, które muszą znaleźć uzasadnienie budżetowe, że podobno właśnie dlatego powstał między innymi projekt budowy nowego lotniska w Berlinie, lotnisko Schönefeld, które co chwilę w nim się coś psuje, co chwilę jest zamykane i budowane na nowo, odbudowywane, przebudowywane i generuje ogromne ilości pieniędzy, które wcale nie są inwestowane w to lotnisko, tylko właśnie w te projekty podziemnych bunkrów i tych podziemnych miast. No, jestem ciekawy waszej opinii na ten temat. Ja swoją wyraziłem. Może nie tyle podchodzę sceptycznie, co mam wrażenie, że tekst został spreparowany może w dobrej wierze. Słuchajcie, to może być tak, że ktoś, kto to wymyślił, zebrał grupę informacji, które są faktami, do których może dotarł.
Może nie, nie może ujawnić osobowego źródła informacji, z którego to pochodzi. Może być ich nawet kilka. Więc najzwyczajniej w świecie dla dobra celu, dla celu święca środki, obrał taką osobę, wybrał sobie osobę, czy znalazł, czy może nawet wykreował osobę, być może nawet nieistniejącej pani inżynier, która miała jakby osobę z autorytetem, czyli tak doktor, inżynier pracujący, znaczy doktor w sensie z tytułem doktora naukowego, inżynier pracujący przy takich projektach, bla, 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 to miałby jakby uwiarygodnić ten cały tekst. Może tak być. Nie mówię, że tak nie jest. Całość tekstu, tak jak powiedziałem, no, wpisuje się pięknie w to, co się już w tej chwili dzieje. Wpisuje się pięknie. No, tylko, że na ile jest to wpisane, a na ile faktycznie jest to po prostu tylko potwierdzenie, że faktycznie się tak dzieje. Nie wiem. W linku tam do tego artykułu tam znajdziecie też linki do YouTube'owych filmów, które są na ten temat publikowane. To sobie ją zobaczcie, moi drodzy. No. A to tak mówię, to tak gwoli przy okazji też tych przemyśleń na temat już w tej chwili ponadrocznej historii wielkiej inwazji, która zaczęła się w sierpniu 2015 roku. Znaczy zaczęła się znacznie wcześniej, tak głośno o niej zaczęło być w 2015 pod koniec wakacji, pod koniec lata. Tego całego szumu, który się wywołał, który w tej chwili już tak ucichł, bo nam to chyba wszystko spowszedniało wszystkim, nie? Tam ktoś kiedyś pod jednym z moich filmów w komentarzach napisał, że youtuberzy w tej chwili ostatnio to grzeją uchodźcami, no ale ileż można? No właśnie, no już temat się już przejadł, nie? Uchodźcy nadal płyną do Europy, nadal tu jadą, ale już się mało kto tym interesuje, bo już tak temat został przejedzony. Najbardziej się interesują kraje typu Węgry czy Grecja, które próbują bronić się przed tym, żeby oni się u nich nie osiedlali, czy nawet nie przechodzili przez te kraje. A reszta jakoś tak. Ja sam w pewnym momencie poczułem może nie tyle zmęczenie, co już takie przesyt tymi uchodźcami, w takim sensie, że gadamy, a w sumie dalej się dzieje konsekwentnie to samo. Jakby tym, którzy są sprawcami tego całego procederu, w ogóle nie przeszkadzało, nawet poza niech se gadają, niech se Facebook huczy, YouTube huczy, nie będziemy tam nikomu kont zamykać, żeby czasem nie wyszło, że faktycznie coś jest na rzeczy, niech po prostu se gadają, a my i tak będziemy robić swoje. Nie? Psy szczekają, karawana idzie dalej. I tak to wszystko moim zdaniem wygląda. Także to ja nie mówię, że to jest nieprawda z tym tekstem, to może być prawda, ale przemycana w taki sposób. To właściwie, no, tak jak mówię, wpisuje się pięknie w kanon historii, która się wydarza na naszych oczach. A z drugiej strony zobojętnienie społeczne już zaczyna przybierać takie rozmiary, że nawet youtuberzy przestają się interesować tymi tematami i bardziej wolą opowiadać o duchach czy o innych rzeczach niż o tym całym procesie uchodźców, który nadal trwa. Moi drodzy, on nadal trwa. Bo to, że już nie jest tak głośno, jak było, wcale nie znaczy, że łodzie wypełnione po brzegi uchodźcami, wypychanymi wręcz na siłę z północnej Afryki w kierunku Włoch i Grecji, nadal nie przepływają Morza Śródziemnego. I że nadal drogą lądową z Turcji nie przechodzi do Europy, nie przychodzą do Europy dziesiątki tysięcy nowych uchodźców. Z tymi miastami na przykład tam, że częściowo już są zasiedlone właśnie przez tych uchodźców, bo to o to chodzi, że tych uchodźców tam osiedlają, to jest ciekawe. A biorąc pod uwagę, że chyba nie więcej niż miesiąc temu gruchnęła taka informacja w mediach, w głównych mediach głównego nurtu gruchnęła i po kilku godzinach zniknęła, a w altermediach została, że niemiecki urząd statystyczny, czy tam jakiś niemiecki, to jest do spółki z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, nie potrafi się doliczyć kilkudziesięciu tysięcy ludzi, uchodźców zarejestrowanych od zeszłego roku w Niemczech. Jakby się rozpłynęli w powietrzu. Nie ma ich. W tym tekście również są pisane, jest napisana informacja, że w tej chwili część uchodźców przebywa drogą nie tyle lądową, co powietrzną i nocnymi samolotami są transportowani z okolic, z terenów Turcji na duże lotniska pod Monachium czy wojskowe lotniska pod Monachium i pod Frankfurtem i stamtąd przewożone prost autokarami do tychże tajemniczych podziemnych miast. Parę miesięcy temu były o tym wzmianki w mediach, w internecie. Krążyły informacje, że rząd niemiecki sprowadza potajemnie tych uchodźców już teraz, żeby nie wkurwiać ludzi, nie przywozi ich pociągami, tylko pod osłoną nocy przywozi ich samolotami wojskowymi. Wiecie co? Główna zasadność tekstu, który za chwilę przeczytacie po wysłuchaniu tego vloga, jest taka, że główne pytanie, które cały czas ja sobie zadaję, myślę, że wielu z Was też. Jaki jest cel sprowadzania takiej ilości niewykwalifikowanych, nikomu do niczego niepotrzebnych ludzi, którzy niczego nie wniosą korzystnego. Po co? Po co oni są tu sprowadzani? Bo to nawet nie są uchodźcy z terenów wojennych.
Bo trudno mówić o uchodźcach z terenów wojennych, mówiąc o Afgańczykach, Pakistańczykach, Marokańczykach, Sudańczykach, Nigeryjczykach. Ludzi z krajów, w których specjalnie konflikty wojenne się nie toczą, jakieś tam. Oczywiście wszystkich ich się ubiera pod nazwą uchodźców z Syrii. Tylko że oni mają tyle wspólnego z uchodźcami z Syrii, że wiecie, no. Co mój pies z kotem. Albo z wyglądem kota. Tak, tak, że mówię wam. To wam zostawię, zanim się nie rozkaszla znowu. Cieszę się, że mi się udało pogadać z wami bez kaszlu. No. Królik się przejmuje teraz, bo ten. Słowenia gra z Polską i podobno Polska przegrywa 1-0, a zostało tam 5 minut do końca meczu i jak zapowiedział Królik, znowu będzie chujnia. On jest taki pasjonat piłki nożnej z niewiadomych powodów. No, ale nie. Ale przynajmniej się dowiaduje ciekawych rzeczy, na przykład to mi bardzo rzetelnie tłumaczy, nie? Co to jest Liga Światowa, coś tam. Czy się tego słucha? No, ale to tak mówię, moi drodzy. Czekajcie, bo ja miałem wam coś powiedzieć do powiedzenia jeszcze na koniec. A, podsumowując to wszystko do tych uchodźców, ja zrobię jeszcze jeden odcinek o tym. Tak jak się bardziej rozgadam, nie będę się skupiał na tym, żeby nie kaszleć, bo ja się naprawdę teraz skupiam na tym, żeby nie kaszleć. To mnie powstrzymuje od mojej dotychczasowej zwykłej ekspresji, którą zawsze miałem i różnej moderacji, modelowania głosu w różnych tonach. Trzeba by się wgłębić i zanalizować, co się tak dzieje tak naprawdę za plecami naszymi cały czas. Bo dzieje się w Europie cały czas dużo. A media o tym skrupulatnie milczą. Owszem, jak się wydarzyło rozjechanie turystów ciężarówką na deptaków w Nicei, no to siłą rzeczy media musiały o tym mówić, nie? Bo tego by się nie dało ukryć. Ale ile rzeczy się dzieje pod przykrywką, pod osłoną, że o tym nikt nie mówi? Mówią o tym zwykli obywatele, którzy nagrywają swoje filmy, wrzucają je na YouTube, a po czym te filmy znikają, nie? O różnego rodzaju przypadkach i molestowań seksualnych na basenach, i gwałtach, i napadach, i włamaniach do domu bezczelnych bardzo na terenie Niemiec. Zwykli obywatele o tym mówią, próbują mówić, a są cenzurowani strasznie. W Niemczech panuje ogromna cenzura, moi drodzy, ogromna. I to mówią zarówno ludzie spoza Niemiec, jak i ci sami, którzy mieszkają w Niemczech, tylko ci drudzy, tak jak na przykład część mojej rodziny, się boją o tym mówić. Bo nie wiedzą, czy ich ktoś nie podsłuchuje na tym Facebooku, czy przez tego Skype'a, jak rozmawiamy, czy przez telefon. Oni żyją w strachu, słuchajcie, strasznym strachu. No, zaczynam kaszleć, więc kończę, kochani, bo was zakaszlę za chwilę. Link znajdziecie pod filmem. Tekst, powiedziałem, na pewno zaabsorbuje jakąś część waszego czasu, bo jest dosyć obszerny. Będę się cieszył bardzo, jeżeli weźmiecie udział w takiej dyskusji, a mianowicie, że wypowiecie swoje zdanie na temat tego lub swoje własne przemyślenia, lub może macie swoje jakieś inne źródła informacji, które możecie zlinkować w komentarzach pod tym filmem. I to będzie jakby taki zaczątek do drugiego filmiku na podobny temat. Czyli generalnie taka, może nie seria, ale taki drugi filmik pod tytułem Minął rok od rozpoczęcia wielkiej akcji z uchodźcami plus zamachy w Europie. I co, w jakim miejscu teraz my jesteśmy? Tak to roboczo określimy. Dobra? No, to życzę miłej lektury. Miłej. No jest kontrowersyjno przerażający ten list, ale życzę owocnej lektury i zapraszam do dyskusji. Tymczasem do zobaczenia i dobrego wieczoru.